Tego się chyba nie spodziewaliście. Cleverbot! Dzisiaj będziemy gadać z Cleverbotem. Ja już się nie mogę doczekać. Zawsze oglądałem filmy, kiedy ktoś gra w Cleverbota, ale nigdy nie pomyślałem, ej, nagraj to, ponieważ już po prostu było za późno, już tego nikt nie nagrywał i tak dalej. Ale dzisiaj postanowiłem, że odgrzeję kotleta i będę gadać z Cleverbotem. Jak za dawnych czasów YouTube'a 2K, nie wiem co to było, 16? Nie wiem, oglądaliście filmy kiedyś, jak były popularne z Cleverbotem? Napiszcie na dole w komentarzach. A my zaczynamy rozmowę. Bardzo się miło przywitamy w naszym stylu. Uwaga, uwaga, siemano, kolano. Napiszemy i czekamy na odpowiedź. Dobra, cyk. Łokieć pięta, nie ma klienta. Już na wstępie nam tutaj ktoś odpowiedział składanką. Dobra, odpowiemy też bardzo milutko, bo to trzeba być bardzo miłym, słuchajcie. To nie można być złym, no, 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 no. Dobra, słuchajcie. Słuchaj, ej, to było bardzo dobre przywitanie. No i czekamy, co super. Co, że to tyle? Super? Serio? Gościu, super? Ja ci piszę, że to bardzo fajne przywitanie, a ty mi super? No, no ale weź coś więcej powiedz. No proszę. To pograj. On chce, żebym w coś grał, ten cały Cleverbot, no ale, ale w co mam grać? Napiszemy. W co? Minecraft! Ale no, no, w Minecrafta kiedy indziej pogram. Teraz chcę z tobą rozmawiać. Okej, okay. Posłuchaj, ja jestem dziewczyną i mam chłopaka, więc nie. Więc nie będziemy razem. Co? O co chodzi? Ja nic nie umiem, że chcę być razem. Ale, ale ja mam dziewczynę. Nie chcę być z tobą. Okej, okay. Ja też. No, no to, no to chociaż w jednym się zgadzamy. Masz rację. Ej, no co to są za odpowiedzi? Ja ci kręcę. Czemu on odpowiada dwoma słowami? Aha. Lol. XD. Dobra, będziemy walczyć. No o co chodzi? Dobra, weź coś więcej powiedz. Lubię Nutellę. Słuchajcie ludzie, ja nagrywam ten odcinek, dobra, przyznam szczerze, po prostu nudzi mi się i chciałem sobie z kimś porozmawiać. Nie miałem akurat z kim rozmawiać, więc postanowiłem, że pogadam sobie z Cleverbotem. Ale ten lamoc mi normalnie tutaj uruchamia, bo nie chce mi nic powiedzieć więcej normalnie. Dobra, ale to odpiszę mu w sumie, skoro lubi Nutellę, to odpowiem mu: ja też lubię Nutellę. Ale ja lubię Nutellę bardziej. Oj, ocie, gościu! Oj, teraz przesadził. Wojna. Nie, ja lubię Nutellę bardziej. Napisałem bardziej. Dobra, nie będę się kłócić. No i wygraliśmy, proste. Wygrana do białego rana, Wojturlo tutaj wygrał, słuchajcie, no. No to, to co teraz? Spytam się, no bo nie wiem w sumie co teraz. Nie wiem. Ale się, dobra, teraz się zdenerwowałem. Dobra, gościu, weź mi tu teraz opowiedz historię swojego życia. O! Pisze, urodziłam się kiedyś. Napiszemy, kiedy. Okej, okay. Ostatnio. Dobra, spytamy się na wstępie. Może w takim razie, to jak masz na imię? Zobaczymy, zobaczymy. No, no Marcin. Ej, no ale przez chwilę pisał, urodziłam się kiedyś. No to chyba to ona. No ale ponoć jesteś dziewczyną. Nie, nie, ja jestem chłopakiem. No to dlaczego pisałeś jak dziewczyna? No bo pisał jak dziewczyna. Nie pisałem. No, mam to nagrane. Gościu, co próbujesz mi tutaj mówić? Pokaż. Dobra, wbij na kanał Wojan Plus i sam zobaczysz. Okej, okay. Grozisz mi? No w sumie nie. Chciałem tylko, żebyś szedł na mój
kanał i zostawił suba. O, ale będziemy tutaj go tak na suba naciągać. No to pa. Ej, ale chociaż połowę suba zostaw. Proszę, chociaż połowę. Bo mnie nie lubisz, mi tak powiedziałaś przed chwilą. Dobra, napiszemy tak. Po pierwsze jestem chłopakiem, a po drugie nie mam nic do ciebie. Okej. Okay. A jakie anime oglądałeś? Okej. Okay. No dobra, jakie anime to? Zaczynamy rozmawiać. To jest rozmowa, moi drodzy. To właśnie jest rozmowa. Jak wychodzi z jednej strony i z drugiej strony, i z drugiej strony i z jednej strony. Widzicie, tak się właśnie rozmawia. Więc słuchajcie, odpowiemy mu miło. Na co dzień nie oglądam anime. Ale no ja w sumie kiedyś tam oglądałem anime i anime jest całkiem spoko, ale nie pamiętam nazwy. Ale napiszę mu właśnie, na co dzień nie oglądam anime. I tyle. I zobaczymy, co odpowie. Jak to? No to wyjaśnimy więcej. Troszeczkę dłużej. Dobra, odpowiemy tak. Ogólnie lubię anime i kiedyś oglądałem, ale ostatnio trochę mniej. Nie wiem, to nie ma sensu, ale dobra. Te całe rozmowy w ogóle nie mają sensu. Nie wydaje mi się. Dobra, to odpowiemy. Może nauczymy w ogóle go pierw pisać po polsku. Nie wydaje, pisze się osobno. Nie, ja teraz jestem tyłem odwrócona, dlatego piszę kochanie. Ej! Ej! Ja mam dziewczynę! Pal gumę. Jak? Przecież jesteśmy małżeństwem! Ja cię kręcę, co to się odwala? Ale co? Nie mam żadnej obrączki, więc o co chodzi? Napiszę, nie jesteśmy. Nie kłam. No i zobaczymy, co odpowie. To na razie. No dobra, no ale weź nie idź. Weź zostań, pogadaj. Pogadajmy. Zobaczymy, niech. Zobaczymy, co takiego powie. O czym? Ja cię kręcę. No, o wszystkim. O wszystkim pogadajmy. To naucz mnie czegoś. Okej, okay, no i to można zacząć. Dobra, czego ja bym mógł nauczyć? Dobra, spytamy się, czy umiesz liczyć do 5. Umiem. No dobra, czyli to umie. A czy umiesz liczyć do 10? Umiem i dalej niestety ciebie nauczyli tylko do 3. O co? Ale mnie zjechał! Ale mnie zjechał! Jak go chciałem nauczyć liczyć do 10, a ten mnie zjechał, że ja nawet do 3 nie umiem liczyć. Ej, no co? Ej, ja się teraz czuję totalnie zniszczony, nie? Totalnie zniszczony. Ja już nie mam życia, słuchajcie. Ja cię kręcę, on mnie totalnie zniszczył, ten clever bot. Dobra, to napiszemy mu, no nie wiem, no. To było trochę niemiłe. No, trochę nawet bardzo. A ile ty masz imion? No dobra, no to zmienia temat, słuchaj. Zmieniasz temat. Słuchaj. Nie, ja się ciebie pytam, ile masz lat. No ale przed chwilą pytał, ile mam imion. Napiszemy mu. Przed chwilą pytałeś, ile mam imion. Le pytałem. Co? Nie rozumiem, co napisał. Le pytałem. Czy mnie kochasz? Ja cię kręcę. Odpiszemy. Nie. Dlaczego? Bo tak. Nie chcę już mi się z nim więcej gadać o to, czy jestem małżeństwem, czy z nim, czy chodzimy, czy go kocham. Powiedz mi. Nigdy. Lamusie! Zaczynamy wyzywać. Od dziobaku. Ojejku, jak ja mam teraz nazwać? Nie, ty jesteś większym dziobakiem. Ja wiem lepiej. Nie, bo ja wiem lepiej. Ja! Nie, bo ja! I koniec tematu tam dopisał. Okej? Okay? Jak jesteś tak przemądrzało, to cię rzucę. Co? Ale my nie byliśmy razem! No to jak on chce mnie rzucić? Ranisz me uczucia!
Ja cię kręcę. Weź się w garść. Słuchaj, weź się w garść normalnie. Sam się ogar. Ja cię kręcę, to ogar? Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio mówiłem ogar. Piszemy mu ogar? Co ty, do podstawówki chodzisz? Do liceum. No, lol. Ale raczej w liceum nie mówią ogar. No właśnie. Kto normalny mówi w liceum ogar? To się mówi w podstawówce. To do której klasy chodzisz? Której przez U otwarte nawiązał? Napiszemy, dobra, ja nie zwrócę już mu uwagi. Raz już mu zwróciłem uwagę na to, że źle pisze i totalnie to olał. Więc teraz po prostu odpowiemy, już olejemy to. Odpowiemy, że skończyłem szkołę. No bo skończyłem, słuchajcie. Już jest zakończona szkółka, jestem zadowolony z tego powodu fest. To do widzenia. No. No ale dlaczego? O co mu chodzi? Bo mnie zdradziłeś z Marianem. Nie zdradziłem się z Marianem. Ja jestem chłopakiem. O co chodzi? Jestem chłopakiem, nie mogłem go zdradzić z Marianem. Kłamca. Jak to kłamca? Ej! Dobra, napisałem tak. Nie zdradziłem cię z Marianem. Zdradziłem cię z Kasią. Bo jestem z Kasią, wiecie. Nie, jestem Justynka. Widzisz? Miała rację. A, nie jestem Justynka, widzisz? Miała rację. Nie rozumiem twojej wiadomości. No bo nie rozumiem już, nie ogarniam. Wzajemnie. No, jak to wzajemnie? Przecież piszę normalnie. Czego ty ode mnie chcesz? No chyba nie. No czego ty ode mnie chcesz? Chcę pogadać. No to pogadajmy. Pogadajmy. Cześć. Widzę, że zaczyna od nowa. Dobra, to napiszemy w takim razie. Cześć. Ty chłopak czy dziewczyna? Chłopak. Jak masz na imię? Wojtek. Widzę, że wszystko się zaczyna od nowa. Kocham cię. No i wracamy do samego początku. No i jaki to miało sens? A ja ciebie nie. I koniec. Żartujesz sobie. Nie. Nie i koniec. Nie żartuję sobie. No co, jesteś chora? Nie, no. Nie jestem. Napisz, że nie jestem. Już walisz to, czy on napisał chora, czy chory. Ja też nie. To spadaj na drzewo. Co mam dodać? Dodaj 2 plus. O, plus 2. Zobaczymy, czy będzie wiedział, o co chodzi. 4! Ocie, panie! Dobra, to teraz trudniej. 2 plus 2 razy 2. Okej, zobacz. 6! Ocie, panie! Skąd to wiedziałeś? Bo ja mam instynkt przetrwania. Moi drodzy, o co tutaj chodzi? Ja nie rozumiem. Słuchajcie, to jest najdziwniejsza rozmowa, jaką miałem w życiu. Naprawdę. Ten cleverbot to totalnie normalnie nie ogarnia, co się dzieje. Bo ja mam instynkt przetrwania. To powiedz, jak przetrwać w dżungli. Co jaką? Dobra, pozwólcie, że jeszcze raz przepiszę to i wyślę. Bo jestem bardzo tego ciekaw. No nie można, nie można Ctrl C, Ctrl V? O, można. O, dobra, cyk. Jak to nie można? Nie można! Nie można wysyłać Ctrl C, Ctrl V. Serio trzeba przepisać. Powiedz, jak przetrwać w dżungli. Proszę, powiedz. Nie powiem. Powiesz. Powiedz, bo się uruchomię. Tal. Nel. Ja cię kręcę. No, are you poning? Yes, I am. Polish. Nie. Albo dobra, piszę. Tak, Polish. A co? I don't understand. I don't understand. Pa. No to pa. Koniec, słuchajcie, koniec. Ja z nim już więcej nie gadam. No to pa. Cześć, jestem.
Nie, słuchaj, ja mam dość po prostu tego typa, mam dość, normalnie bym mu... Tu masz fajne filmy, możesz w nie kliknąć, jeśli chcesz, ponieważ ten odcinek się kończy. Tutaj jest fajna historia, tu też.